Cześć, witam Was w nowym filmie. Tak jak widzicie po tytule i po miniaturze, dzisiaj testujemy podkład. Jest to podkład z Revolution. Jakiś czas temu nagrałam film, gdzie mówiłam o nowościach kosmetycznych, które wchodzą na rynek. Jeżeli tego filmu nie widzieliście, to tutaj zapraszam. I pytałam się Was tam, czy chcecie test tego podkładu. Pisałyście, że tak, więc jestem, zamówiłam go na stronie oficjalnej Revolution, czyli nie, to nie jest polska strona, tylko właśnie strona z Wielkiej Brytanii i zamówiłam jeszcze kilka innych rzeczy, które Wam pokażę w międzyczasie. Co ja tu mam? Czy tu? A, Misiu mnie drapnął, bo tutaj widzę nawet, widzicie? Bo zawsze jak mnie jakiś pies drapnie, to później mi to puchnie. Nieważne. Sama go kupiłam i w ogóle chcę od razu jeszcze powiedzieć jedno słowo, bo powiedziałam Wam właśnie w tamtym filmie, że nie jestem już na liście PR-owej Revolution i bardzo dużo osób było w szoku w ogóle, że o co chodzi. I po prostu to wygląda tak, że nie dostałam ostatnich kilku paczek, więc stwierdziłam, że nie jestem na tej liście PR-owej. I w ogóle śmieszne jest to, bo nagrałam ten film, wrzuciłam go i chyba dwa dni później dostałam paczkę z Revolution, więc nie wiem, może zaczęli robić jakąś selekcję, że nie wszyscy wszystko dostają, więc mówię, że dostałam ostatnią paczkę, ale wcześniej po prostu nie dostawałam chyba z czterech paczek, więc tak to wygląda. I nie wiem, no to chyba jestem w takim razie. No ale nieważne. Postanowiłam właśnie kupić ten podkład, bo jeszcze on nie jest dostępny w Polsce. Nikt jeszcze w Polsce, przynajmniej z tego co ja wiem, nie dostał go. A ja pomyślałam, że chciałabym już go przetestować, bo tyle już się tego naoglądałam i tak bardzo byłam zaciekawiona tym podkładem, że stwierdziłam, że kupię go. I właśnie kiedy kupowałam ten podkład, kupiłam też paletę rozświetlacz oczywiście. I ona już jest dostępna w Polsce, ale że po prostu zamawiałam tam i nie chciałam zapłacić za przesyłkę. Chociaż chyba zapłaciłam jednak zapłaciłam. Ale i tak chciałam kupić, to jest po prostu taka, nawet nie ma nic napisane. Ale to jest ta jaśniejsza wersja. Kupiłam też pomadkę, więc zobaczymy. No i mówiłam właśnie Wam też w tamtym filmie, że Revolution wyszło z taką całą serią pielęgnacyjną i postanowiłam też kupić jedną rzecz, żeby ją przetestować. I to ma być po prostu taki nocny produkt, którego używacie, co się właśnie a la kwasy, żeby złuszczyć skórę i tak dalej. Więc jak zobaczę jakiś efekt, to na pewno dam Wam znać. No ale wracamy do najważniejszego, czyli do podkładu. I teraz co ma robić ten podkład? Tutaj jest napisane na stronie, że to jest podkład, który można budować, ale daje pełne krycie, jest lekki, dopasowuje się do każdego typu skóry, nie jest na olejowej bazie, ale jest kremowy i komfortowy. Jest napisane też, że wysycha, czyli pewnie gruntuje się sam i ma być długotrwały, semi-matowy, czyli taki nie do końca matowy i jeszcze jest napisane, że nie wchodzi w linię i nie tworzy takich suchych placków. No dobra, mamy tutaj 24 odcienie, więc jest to sporo i ja nie mam najjaśniejszego odcienia, mam odcień F2 i to jest opisane jako for fair skin tones with a yellow undertone, czyli mamy tutaj bardziej żółte tony i fair, czyli jeszcze jaśniejszy niż light. Wzięłam go dlatego, że oglądałam film Sophie i ona właśnie użyła tego samego koloru, a używała korektora właśnie z tej serii w tym samym kolorze, co ja używam, dlatego stwierdziłam, że to chyba będzie dobry odcień. No i jak w ogóle ten podkład wygląda? On jest w takim ogromnym aplikatorze i to jest po prostu inspiracja podkładem z Tarte Shape Tape, no bo oczywiście najpierw był korektor właśnie w inspiracji do Tarte Shape Tape, no i teraz mamy podkład. Jak wiecie, korektor u mnie średnio się sprawdza pod oczami, dla mnie jest po prostu zbyt suchy, ale za to na niedoskonałość jest to mój ulubiony korektor i używam go cały czas, kiedy coś tam mi wyskoczy. Możemy już przejść do testu. Jak widzicie, nie mam nic na twarzy, nie mam żadnej bazy, niczego i na razie nie nakładam, dlatego że moje testy w tym momencie wyglądają tak, że przez pierwszy dzień noszę normalnie cały dzień, mówię Wam, jakie jest moje pierwsze wrażenie i potem po tygodniu znowu się odzywam i mówię, jak mi szło używanie go przez cały tydzień, z jakimi bazami się polubił, z jakimi nie polubił, więc to jest taka już bardziej obszerniejsza recenzja, dlatego dzisiaj testujemy bez. I zobaczmy w ogóle, jak wyszło mi dopasowywanie koloru do mojej skóry online, moi drodzy. Chyba nie tak źle. Odcień wydaje mi się, że jest na pewno ok. Nie, to znaczy chodzi mi tony. Tony wydaje mi się, że są ok. No dobra, nałóżmy najpierw na jedną stronę. Nie wiem w ogóle, ile powinnam go nałożyć.
Też dużo osób się przyczepiło, że to jest w takim opakowaniu, ale znowu właśnie Sophie dobrze powiedziała, bo ona powiedziała, no ale kurczę, korektor też macie w takim samym opakowaniu i nikt nie ma z tym problemu, a podkład już nagle problem jest, więc trochę się z tym zgadzam, no ale dobra. Nakładam oczywiście gąbeczką, to jest gąbeczka z Morphe, moja ulubiona. Powiem Wam teraz już, jak nakładam, czuję, że on jest suchy i faktycznie widzę podobieństwo do korektora. A nie, chyba kolor jest idealny. Czy ja naprawdę dobrałam idealny kolor online? Słuchajcie, chyba powinnam dostać jakąś nagrodę Nobla w tej dziedzinie. Jest w ogóle taka? Powinniśmy zrobić. Żartuję oczywiście. Okej, okay, to jest pierwsza warstwa. Bardzo łatwo się rozprowadziła, chociaż czuć, że ona jest taka bardziej... Ta konsystencja, że jest bardziej taka sucha i tępa. To na pewno nie jest jeden z tych podkładów, którego nie widać na skórze. No ale skoro to ma być pełne krycie, no to nawet czegoś takiego nie oczekuję. Więc już teraz mogę powiedzieć Wam, że go widać. No tak wygląda jedna warstwa, więc to krycie jest. Powiedziałabym, że to jest bardziej średnie krycie, ale jest ono widoczne. Dobrze, nałożę trochę tu i odrobinkę na czoło. Biurko też dostało trochę, żeby się przykryło lepiej. Dobra, i od razu... I powiem Wam, że teraz już jakoś nie czuję tego, że to będzie podkład, który nie wchodzi w zmarszczki. On jest na tyle suchy, że wydaje mi się, że on wejdzie i to szybciej niż ja się będę tego spodziewała. No ale... Nie oceniajmy dnia przed zachodem słońca. On zdecydowanie będzie wchodzić w zmarszczki. Bo jak wiecie, ja mam dosyć mocne tutaj te bruzdy. Dosyć głębokie i już mi wchodzi. No ale okej, okay, tak wygląda druga warstwa i powiedziałabym, że to już jest dla mnie bardzo mocne krycie. Zresztą jak możecie zobaczyć, mam nadzieję, że to widać. I do filmu, teraz patrzę na siebie w podgląd i w filmie bardzo mi się podoba, jak to wygląda. Na żywo widać go. Więc jeżeli nie lubicie podkładów, które widać, to nie wiem, czy to będzie coś dla Was, ale podoba mi się to, jakie ma krycie. Bo jak wiecie, ja raczej nie używam podkładów mocno kryjących, dlatego że no, jak widać, nie mam jakichś za dużych problemów. Ale zawsze jak nałożę coś mocniej kryjącego, to teraz już wiem, dlaczego nie noszę tak często podkładów mocno kryjących, bo po prostu nie lubię tego, jak ten podkład widać na skórze. Ale muszę powiedzieć, że faktycznie jego tylko widzę, nie czuję go. Nie czuję, żebym miała tapety na twarzy, więc to jest duży plus, bo czuję się właśnie komfortowo. Ale kiedy przybliżam lusterko do twarzy, to niestety bardzo mocno go widać tutaj w tym miejscu. No i widzicie? Tego to ja aż nie wiedziałam, że mam tak mocno, więc to niestety to będzie po całym dniu wyglądało okropnie. No ale dobrze, nałożę teraz korektor pod oczy i to jest Too Faced w odcieniu Swan. I zobaczymy, jak to się połączy. Przypominam, że ja mam cerę w strefie T, bardziej taką przetłuszczającą się, może nie jakoś mocno, ale faktycznie po całym dniu ma tendencję do wyświecania się i reszta twarzy jest bardziej w stronę suchej. Okej, słuchajcie, ja sobie gruntuję w tym momencie tylko korektor, dlatego że no korektor gruntuje, ale podkład raczej nie, chociaż spróbuję zagruntować tutaj tę linię. Okej, okay. Tak wygląda skóra w tym momencie. Pokażę Wam z bliska, jak to wygląda, żebyście mogli faktycznie zobaczyć, że widać ten podkład. Mam nadzieję, że było to widać, a jeżeli nie, to później po prostu nagram to w tej kamerze, którą vloguję, bo tam jakoś dużo lepiej mi to wychodzi z pokazywaniem. Najważniejsza rzecz w całym makijażu, oczywiście, rozświetlacz. Tak wyglądają. I wydaje mi się, że chyba użyję tego. Zróbmy swatche. Ale powiem Wam, że jestem... Kurczę, myślałam, że one będą bardziej mokre, a są suche w odczuciu. Myślałam, że to będzie coś jak te rozświetlacze z Kylie Cosmetics. No ale dobra, zobaczmy. Połączę w razie co ten i ten, gdyby ten okazał się za ciemny. Gotowi? Gotowi? Uwaga. Okej, okay, ale... Carki. No dobra, błysk dają i to bardzo mocny. I widzę, że mogłam tylko zostać przy tym cieplejszym.
No, okej. Okay. Cofam. To znaczy, nie cofam tego, że on wygląda, że on jest suchy, ale blask. No. No. Dobra, tutaj nałożę tylko. O kurczę. O. Widzicie? Jak kiedyś nałożycie za dużo rozświetlacza, to rzadko się oczywiście zdarza, bo nie da się przesadzić, chociaż troszeczkę, to zawsze właśnie wtedy używam gąbeczki i to wtedy dużo lepiej wygląda i fajnie się stapia z całym makijażem. Pomadka. To jest pomadka z oczywiście Revolution, z tej serii Pro i wybrałam odcień Visionary i kurczę, jestem zła, słuchajcie, bo kiedy ja kupowałam te rzeczy, to w ogóle nic się jeszcze o tych pomadkach nie mówiło, a teraz widziałam, że w ogóle jest milion słoczy na ich Instagramie, na Revolution Polska i kurczę, patrząc na tamte słoczy, wybrałam inny kolor. No ale dobra, używam konturówki Lovely Perfect Line i zobaczmy, to ma być oczywiście matowa pomadka płynna. Aplikator ma dokładnie taki sam jak pomadki z Golden Rose tej serii Soft and Matte. Kolor. Nie, okej, okay, kolor jest ładny. Kolor jest dobry. No dobra, tak wygląda skończony makijaż. I jak widzicie, pomadka jest no, w takim neutralnym kolorze. Więc to wszystko, o czym co dzisiaj Wam pokazałam z Revolution, podlinkuję Wam w opisie. Oczywiście wszystko sama kupiłam, żeby nie było. Okej, okay, i teraz takie szybkie podsumowanie takich pierwszych wrażeń, pierwszych jeszcze świeżych. Więc tak, podoba mi się to, że w ogóle go nie czuję na twarzy. Podoba mi się wykończenie. Tak nie do końca z przekonaniem to mówię, bo podoba mi się bardzo jak wygląda czoło, dlatego że widzicie, no nie pudrowałam go, a jest matowe, ale znowu nie aż takie bardzo matowe. Więc to mi się podoba. No i oczywiście krycie, bo to jest mocne krycie. Teraz co mi się nie podoba? Nie podoba mi się to, że wyglądam jakbym miała podkład na twarzy i nie podoba mi się to, że tak mocno wchodzi mi tutaj w te linie. Nie podoba mi się to, że moja skóra wygląda na suchą. No i to by chyba było na razie tyle. Podoba mi się kolor, że dobry dobrałam. To co? Odzywam się za jakiś czas. Oczywiście podkład będę nosić cały dzień i zobaczymy, czy będzie fajny, czy nie. Odzywam się po 5 godzinach mniej więcej i będę jeść, dlatego chcę Wam pokazać jeszcze raz tą pomadkę, bo zobaczcie, w ogóle to jest tak. Robię buziaczka. Jak widzicie, nic nie schodzi, ale ona cały czas tak się lekko klei. Ona nie jest, to nie jest pomadka z tych, których w ogóle nie czujecie na ustach, bo kiedy mówię, nie wiem czy zobaczycie, ale ona właśnie lekko się klei, więc to nie do końca mi się podoba, ale na razie normalnie się trzyma. Jeżeli chodzi o podkład, to jak możecie zobaczyć, zaczynam się świecić po 5 godzinach na strefie T. I no wyglądam jakbym miała tapetę na twarzy, no prosto mówiąc, więc pokażę Wam z bliska jak to wygląda w świetle dziennym. I w ogóle zobaczcie, idealnie się złożyło, bo właśnie Alan przyszedł i wypowie się na temat podkładu, który mam na twarzy. Tylko weź mi się. No. Masz tapetę straszną. Widzicie? Tragicznie, jej, co tu się dzieje? No tragiczny jest pod kątem wchodzenia wszystko co się da i tego jak to bardzo widać. Ale mam mocne krycie. No to... No ja wiem, no może i mam mocne, ale widać, że je kryje. Naprawdę, aż tak źle uważasz? Tak. No przecież ty masz tu każdą malutką zmarszczkę. Nie rozświeżaj mnie, bo będzie jeszcze pęknie ci twarz zaraz. Tak właśnie się czuję. Nie, ale w ogóle tego podkładu nie czuję na twarzy. On jest bardzo lekki pod tym kątem. Hej, odzywam się po 8 godzinach i zjadłam obiad. Nie poprawiałam tej pomadki w ogóle i możecie już teraz zobaczyć, jakie mam suche usta. Ona mi tak wysuszyła je, że mam ochotę zedrzeć to i nałożyć balsam. I nie wiem, czy zaraz tego nie zrobię, bo tak naprawdę nie testujemy jakoś mocno tej pomadki, tylko podkład, a podkład, no to widzicie, świeci się jeszcze mocniej. A jeżeli chodzi o tutaj te miejsca, to nie miałam jeszcze podkładu, żeby aż tak bardzo mi wszedł. No jak wiecie, czasami mi wchodzą niektóre podkłady, ale ten tak wszedł, już Wam pokazuję. I niestety, jak możecie zobaczyć, nie wygląda to już ładnie. Cieszę się, że dzisiaj nigdy nie musiałam wychodzić, bo nie czułabym się komfortowo wyglądając tak, jak wyglądam. Posiedzę jeszcze parę godzin i odezwę się już na takie ostateczne podsumowanie. Wracam, mamy, o słuchajcie, równo jest 21, więc mam ten podkład na twarzy od 11 godzin i bardzo chcę już go zmyć, dlatego pokazuję Wam się. No i co?
co myślimy? Powiem wam tak, tu w ogóle było napisane, że to jest między innymi podkład matujący, może nie w pełni matujący, ale było semi mat, plus, że on sam się gruntuje. Więc nie użyłam, jak widzicie, w ogóle pudru i znowu jestem kulą dyskotekową. Dlatego na pewno przez ten najbliższy tydzień będę używała pudru, żeby zobaczyć, czy wtedy ten problem znowu będzie taki sam, czy nie. Chciałam jeszcze tylko dopowiedzieć, że pierwszy raz widzę celulit na twarzy. Aha, ale mi powiedział, że mam tutaj celulit. Rozumiecie co? Dzięki. Bo przez ten grunt. To nie jest celulit! Zagruntowało się jak cement. Bo mnie rozśmieszałeś za bardzo. Oho. I za bardzo się śmiałam. Było właśnie też napisane na tych założeniach tego podkładu, że on nie wchodzi w zmarszczki. No i jak widzicie, wchodzi. To jest pierwszy podkład, który chyba aż tak bardzo mi wszedł. Aż tak bardzo. Były inne, które też wchodziły, ale tu chyba mamy rekord. I tak jak wam właśnie mówiłam na samym początku, że on jest strasznie matowy i wydaje mi się, że moja skóra jest sucha, tak teraz tego już nie czuję, ale znowu już czuję, że jest zbyt mocno przetłuszczona. No i przeszkadza bardzo mi to, że go tak bardzo widać na twarzy. No utrzymał się bardzo ładnie. Tutaj akurat nie powiem mu, że się nie utrzymał, bo jest na całej twarzy, nigdzie nie zszedł, nie zważył się. W sposób, w jaki zaaplikowałam go dzisiaj, ten podkład wygląda tragicznie. Ale nie przekreślamy go jeszcze. Będę używała baz, nałożę go mniej, zagruntuję go pudrem i zobaczymy, może będzie lepiej, więc trzymajcie za mnie kciuki, żebym znalazła sposób na niego. Jeżeli tak będzie, no to za tydzień się z wami tym podzielę, jeżeli nie. Więc odzywam się za tydzień i zobaczymy, jakie będą wieści. Cześć, wracam do was po tygodniu testowania tego podkładu z moimi ostatecznymi przemyśleniami, co o nim sądzę, jak się sprawdzał i tak dalej. Więc nie przedłużając, używałam go z Smashboxem Primer Oil. Dzisiaj mam Farsali Unicorn Essence, baza z Origins zmniejszająca widoczność porów i typowa baza matująca z Too Faced. I teraz jedyna baza, jedyna, z którą się sprawdził ok, to był to Smashbox Primer Oil. Z tą bazą wyglądało to tak koszmarnie, bo to jest matująca i to niby ma być matujące, że musiałam po prostu ten podkład zmyć. Pokażę wam teraz, jak to wyglądało, jeżeli znajdę ten materiał. I niestety to wyglądało bardzo, bardzo źle. Tak bardzo, że musiałam aż to zmyć. I przez cały ten czas testowania nie nakładałam już tyle podkładu, ile nałożyłam w tym pierwszym teście, żeby po prostu móc wyjść z domu, bo niestety ja nie jestem w stanie wyjść z domu z taką tapetą, to po prostu byłoby mi wstyd, gdyby ktoś z was mnie spotkał właśnie na mieście i musiałabym się tłumaczyć, dlaczego wyglądam tak okropnie. Więc ja po prostu używałam dużo mniej, tak mniej więcej jedną warstwę, ale i tak cały czas, nawet przy tym olejku, ten podkład wchodził mi tutaj bardzo mocno w te bruzdy. I teraz pamiętajmy, ja mam je dosyć mocne, i każdy podkład mi wchodzi, ale nie aż tak jak ten. Więc to trochę mija się z tym, że producent mówi, że on nie wchodzi w zmarszczki, bo dla mnie wchodzi on bardzo. I tutaj właśnie przy tym widzę bardzo duże podobieństwo z korektorem Conceal and Define, bo właśnie ten korektor też mocno wchodzi mi w zmarszczki. Tak samo tu na nosie, kiedy używam innego podkładu, nie mam żadnych skórek. Przy tym podkładzie widoczne są tutaj skórki, co też postaram wam się zaraz pokazać. Więc plus duży, w ogóle byłam w szoku. Musiałam użyć chusteczki i wydmuchać nos i na chusteczce był podkład. W ogóle nigdy wcześniej nie zdarzyło mi się, żeby na chusteczce po wydmuchaniu nosa był podkład. Tutaj to było, gdzie w ogóle to jest dla mnie trochę nielogiczne, bo skoro to ma być podkład długotrwały, ma zastygać, ma być pełne krycie i tak dalej, to on nie powinien się przesuwać na przechodzić na chusteczkę, więc tutaj też minus. I podsumowując, ja gdybym wiedziała, jak on wygląda, nie kupiłabym go ponownie i prawdopodobnie już go więcej nie użyję, bo mam podkłady, które też są mocniej kryjące i które dużo lepiej się sprawdzają na mojej twarzy, a nie ten. Plus jest to podkład matujący, może nie w pełni matujący, ale ma mieć też takie właściwości, a pod koniec dnia na mojej takiej cerze, no okej, tu mam bardziej przetłuszczającą się, to tu bardzo mocno się świecił, tak, że to już nie wyglądało ładnie. Nawet po przypudrowaniu to świecenie jest mniejsze, ale dalej jest ono widoczne, pudrowałam Too Faced Peach Perfect.
Więc tak to wygląda i powiem wam szczerze, że oglądałam recenzję właśnie dziewczyn z Wielkiej Brytanii, Sof X i jeszcze nie pamiętam jak się nazywa, ale ona w ogóle nagrała test podkładu, nałożyła go i powiedziała, że jest najlepszy podkład ever. I koniec filmu, gdzie to było pierwsze wrażenie, więc dlatego ja lubię właśnie robić takie długie testy, żeby móc wam powiedzieć w dłuższej perspektywie, jak to wygląda. No i właśnie te wszystkie dziewczyny, których wcześniej oglądałam filmy, one były bardzo zadowolone z tego podkładu. I nie wiem, czy to dlatego, że na przykład one są przyzwyczajone do takiego typowego ciastka na twarzy, gdzie ja jednak idę bardziej w stronę takiego naturalnego makijażu. Mówię to mając fioletową pomadkę na ustach, wiem. Ale chodzi mi o twarz przede wszystkim. Że jednak wolę, żeby ten podkład był, żeby on krył, ale że niby nie było go tak mocno widać, a go po prostu bardzo, bardzo mocno widać. Jeżeli ja w momencie, kiedy nałożyłam mniej i właśnie uważam, że jedyna opcja, która przeszłaby, to by było to połączenie, czyli Smashbox Primer Oil i ten podkład. Inaczej tego nie widzę. No ale tak jak właśnie wam mówiłam, testowałam przez cały tydzień i nie będzie to podkład, po który będę sięgać. Więc prawdopodobnie, nie wiem, zostawię go do bubli następnych. No niestety. U mnie on się nie sprawdził, tak samo jak korektor pod oczy, ale tak jak właśnie wam mówiłam, korektor uwielbiam na niedoskonałości. Tym razem niestety. Ale żeby nie było, że tak bardzo mocno zjechałam ten podkład, to chcę wam powiedzieć o plusach. Plusem jest na pewno kolor podkładu, bo jak widzicie do mnie dopasował się idealnie. Pamiętajcie, że mam odcień F2. I kolejny plus to będzie na pewno to, że jest bardzo komfortowy na skórze. Mimo tego, że właśnie tego pierwszego dnia miałam go bardzo dużo i on dawał mi pełne krycie, to i tak nie czułam się, jakbym miała tapetę, więc tutaj pod kątem komfortu on bardzo dobrze się sprawdził. Ale co z tego, że ten komfort jest, skoro ten podkład na twarzy wygląda źle? No ale tak jak właśnie wam mówiłam, jeżeli połączycie te dwa produkty, to jest ok. Ale czy znowu jest sens kupować podkład, do którego musicie mieć bazę, bo inaczej on będzie wyglądał tragicznie? Może jeżeli macie taką skórę normalną, z bardzo wieloma wypryskami, z trądzikiem, to może on się sprawdzi, przez to, że właśnie ma duże krycie i pewnie z natury dajecie więcej tego podkładu, ale w innym przypadku, kurczę, ciężko mi jest powiedzieć, bo naprawdę jestem zawiedziona, liczyłam na coś dużo lepszego i się nie doczekałam. Dajcie proszę znać, czy go macie, jeżeli tak, to co o nim sądzicie i czy planujecie go kupić. Jestem bardzo ciekawa waszej opinii. No a z mojej strony w tym momencie to będzie już chyba wszystko. Dawajcie znać, jak ten film wam się spodobał. Jeżeli mam dziwną pomadkę na ustach, a mam, i widać prześwity, to wybaczcie, ale robię test właśnie w tym momencie, więc muszę. Takie jest moje życie. Muszę nosić coś, co mi się nie zawsze podoba. Więc okej, dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że ten film wam się przydał, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam i widzimy się niedługo, do zobaczenia, pa!